Prorok nieposłany. Nauczanie domowe. 1 sierpnia. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 28, wersety od 1 do 17. W 4 roku Sedecjasza, króla judzkiego, w 5 miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeon, w domu pańskim wobec kapłanów i całego ludu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywożąc do Babilonu. Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce, wyrocznia Pana. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pańskim. Prorok Jeremiasz powiedział: niech się stanie, niech tak Pan uczyni, niech Pan wypełni Twoje słowa, które prorokowałeś, sprowadzając naczynia z domu pańskiego i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i do całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza proroka i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu: to mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, znad szyi wszystkich narodów w ciągu 2 lat. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Po połamaniu jarzma wziętego z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: idź i powiedz Hananiaszowi, to mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane. Także zwierzęta polne mu poddaję. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiaszu, Pan Cię nie posłał. Ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi Pan: oto usunę Ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł Hananiasz prorok w tym roku w 7 miesiącu. Jeremiasz ostrzega naród przed klęską i przed sprzeniewierzaniem się Bogu. Ten bunt narodu, ta nieprawość skutkuje jarzmem niewoli. I dlatego Jeremiasz nosił na swoich plecach, na swoich ramionach właśnie jarzmo wzięte z zaprzęgu wołów. Hananiasz sprzeciwia się temu słowu i temu znakowi, który Jeremiasz przez natchnienie Boże daje narodowi. Więc Hananiasz wypowiada swoje oczekiwania, swoje pragnienia i nadzieje, ale podpisuje to głosem Boga. W związku z tym Jeremiasz z wielką delikatnością, łagodnością tłumaczy mu: Hananiaszu, ja chciałbym, żeby tak było. Ja chciałbym, żeby wszyscy uprowadzeni wrócili z powrotem. Ja chciałbym, żeby wszystkie naczynia zrabowane ze świątyni wróciły na to miejsce. Jak najbardziej się pod tym podpisuję. Ja bardzo chciałbym, żeby tak było. Ale musimy słuchać Boga, żeby wiedzieć, co robić. I widzimy, że Hananiasz nie posłuchał tych słów korekty,
napomnienia, wytłumaczenia, powiedzielibyśmy takiego duchowego prowadzenia. On nie chciał tego słuchać. I poszedł jeszcze dalej. Połamał to jarzmo z ramion Jeremiasza. I widzimy, że teraz Słowo Boże jest dużo ostrzejsze wobec tego proroka, który fałszywie pozwolił narodowi nosić jakieś nieuzasadnione myśli, zwodnicze oczekiwania, pragnienia. Jeremiasz mówi, co się dzieje, kiedy bunt się wzmaga. Jarzmo drewniane jest zastąpione przez żelazne. I niestety prorok, który dopuścił się tego sprzeciwienia się Bogu, umiera. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie prawdziwego i fałszywego proroctwa. Zatem zadanie na dziś. Jeśli słyszysz jakieś zdanie, jakieś nauczanie w internecie, jakieś przepowiednie, pierwsze pytanie, które powinieneś postawić, kto to rozpoznał? Kto to potwierdził? Jaki autorytet proroczy, kościelny, biskupi, papieski stwierdził, że to jest prawdziwe? Nie idź za tym, co fałszywe, niepotwierdzone i nie zweryfikowane. Niech w tej mądrości rozeznawania i poddawania się pod autorytet błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.